Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam, jak zagospodarowałem małą działeczkę za domem. Założenie jest takie, żeby na tej działeczce zmieścić jak najwięcej krzewów i drzew owocowych. Na tą chwilę mamy czereśnie, wiśnie, dwa krzaki agrestu, dwa krzaki czarnej porzeczki. Planujemy jeszcze posadzić 5 drzewek owocowych. No i tutaj planujemy 2 jabłonie, 2 gruszki, 1 śliwę. Dlaczego 2 jabłonie i 2 gruszki? Ponieważ one powinny się między sobą same zapylać. No i chcę, żeby to były takie odmiany, które nie rosną za dużo, a mają dość obfity plon. Na środku będzie trawnik, będzie on niezbyt duży i po boku przy ścieżce do wyjścia będą właśnie te agresty, porzeczki i borówki. Między właśnie takimi krzakami ciężko jeździ się kosiarką, dlatego postanowiliśmy, że w tym miejscu wysypiemy to kamieniem, który jest podobny do kory. Wokół tych krzewów będzie taki prostokąt, w którym nasypiemy kory. Ta kora będzie miała charakter ozdobny i będzie też zakwaszała tą glebę. Aby ta kora z drzewa i ta kora kamienna nie mieszała się ze sobą, użyję takiego specjalnego plastikowego obrzeża, które po prostu mocuje się za pomocą takich szpilek. Te obrzeża można kupić w metrowych odcinkach. Te obrzeża można połączyć ze sobą na tak zwany jaskółczy ogon i dość dobrze to trzyma. Ja planowałem 3 szpilki na metrze i powiem, jeśli chodzi o takie długie odcinki, no to jest ok. Jeśli chodzi o krótsze, jak mamy takie półmetrowe, dajmy na to, odcinki, no to dobrze jest na pół metra zużyć 2 bolce, ponieważ w przeciwnym razie to się będzie rozjeżdżało. Żeby te krawężniki pod kątem 90 stopni ułożyć, no to trzeba zukosować je pod kątem 45 stopni. Ja użyłem do tego takiej małej ukośnicy ze specjalną, uniwersalną piłą do cięcia. Żeby te kamienie nie mieszały się z ziemią, no to na spód została ułożona taka fizelina, na którą zostaną przymocowane te właśnie obrzeża plastikowe i na nią zostanie wysypany ten kamień. Czereśnia została jak gdyby obłożona dookoła kostką brukową, betonową. Na samym początku miałem taki pomysł, żeby pospawać taką kratę w formie takiego słońca, które będzie naokoło tutaj tego drzewa. Po przeliczeniu kosztów okazało się, że taka krata w samym materiale będzie kosztowała około 200 zł, dlatego postanowiłem wysypać to też kamieniem. Cena jednej tony tego kamienia podobnego do kory mnie wyniosła 310 zł razem z transportem. Jeśli chcielibyście mniej tego kamienia kupić, no to jest problem, ponieważ nie chcą przywozić. A tak to pakują całą tonę, czyli jeden worek i tu po prostu samochód kipruje ten worek i nie ma problemu z załadunkiem i rozładunkiem. Na tą małą działeczkę potrzebowałem 2 tony kamienia. Oczywiście zostało z 200 kilo, ale to zostało po prostu rozłożone tak, żeby była grubsza warstwa. Na samym początku przygotowuję teren, trzeba wyrównać, tak żeby ta płaszczyzna mniej więcej była równa. Gdy już mamy teren przygotowany, no to układam na nim agrowłókninę. Agrowłóknina ma za zadanie oddzielić ziemię od kamieni, żeby te kamienie nie mieszały się z ziemią. I drugim jej zadaniem jest oddzielenie jak gdyby ziemi od światła, żeby rośliny po prostu nie przerastały przez kamienie. Oczywiście po jakimś czasie te rośliny będą wyrastać już, ponieważ część pyłu i jakieś drobinki ziemi zawsze osadzą się między kamieniami i wtedy trzeba będzie te kamienie wyjąć, wypłukać i na nowo wsypać w to miejsce. Jeśli macie doświadczenie, no to napiszcie, co ile wy te kamienie czyścicie. Jeśli mamy już jakieś właśnie rośliny posadzone, no to trzeba powycinać otwory, tak żeby ominąć jak gdyby te rośliny. Ogólnie ja przeciąłem i w miejscu dookoła każdej z roślinek wyciąłem kółko. Następnym krokiem jest ułożenie właśnie tych obrzeży oddzielających korę drewnianą od kory kamiennej. No i tutaj trzymałem się już krawężnika polbruku. No i w ten oto sposób została ułożona ta jedna jak gdyby strona tego obrzeża.
No i drugą stronę, no to pomiar był tak, żeby wyszła taka sama jak gdyby odległość od drugiego obrzeża. No i teraz trzeba wysypać kamienie. Powiem, jak jest niedużo, no to część noszone było w takich wiaderkach 20-kilowych, część było przywiezione taczkami. Po wysypaniu tego kamienia i tej kory wygląda to tak. Mam do ciebie jeszcze takie pytanie, że jeśli masz wiedzę, to podpowiedz mi, jaką trawę najlepiej jest posiać. Chodzi mi o to, żeby była odparna na deptanie, no i żeby dobrze tutaj się zakorzeniła na tym małym właśnie skrawku ziemi. Drugie pytanie to, jeśli masz informacje, które na przykład odmiany drzew byłoby najlepiej zasadzić. Chodzi mi o dwie odmiany jabłoni, żeby one się między sobą uzupełniały, i dwie odmiany gruszek, też żeby się między sobą zapylały. No i jaki typ śliwy, żeby nie rosła za duża, a miała dobre owoce. To tyle w tym filmiku. Jeśli się podobało, no to udostępnij ten film innym osobom, może się komuś przyda. Napisz w komentarzu, jak ci się podoba tego typu ogródek i jego aranżacja. I ewentualnie, co jeszcze można by było dodać z roślin, tak żeby było jeszcze więcej owoców na lato. Planuję właśnie z tej części mieć tyle owoców, żeby przez całe lato mieć świeże drzewa owoce. Dziękuję za uwagę i zapraszam na inne moje filmy.